Cześć. Chciałem Wam dzisiaj pokazać jeden ze sposobów, w jaki możecie fotografować ważki w ciągu dnia. W tym momencie jest dosyć słonecznie, jest praktycznie środek dnia i te ważki są dosyć ruchliwe, więc dosyć trudno jest je sfotografować. Nie pozwalają za bardzo blisko do siebie podejść. Pokażę Wam, w jakim miejscu można je znaleźć. Ja w tym momencie jestem na takich łąkach. Zobaczcie, jak to wygląda. To są łąki nowochódzkie akurat w Krakowie. I tutaj są takie wysokie trawy i sporo takich miejsc, które są dosyć bagniste, jak na przykład tutaj, zobaczcie. I w takich miejscach tych ważek jest bardzo dużo. W ciągu dnia no, widać je właściwie tutaj wszędzie, jak się ruszają. No tyle tylko, że one właśnie są bardzo ruchliwe, no i dosyć trudno jest je jak na zdjęciu uchwycić. Chcę Wam jedną pokazać, nie wiem czy zobaczycie tutaj. O, ta na przykład się nie boi, może mogę spokojnie bliżej tutaj z tą kamerką do niej podejść. Jest też wyszłoby fajne zdjęcie. Ja już Wam pokażę, jakie są ustawienia, jak mniej więcej do tych ważek można podchodzić, jak to wygląda. No więc tak, zdjęcia będę wykonywał obiektywem Sigma 105 mm makro. I te przebitki tutaj, które teraz widzicie, też są nakręcone właśnie za pomocą tego obiektywu. To Wam chciałem pokazać, jak te ważki mniej więcej się zachowują, jak się ruszają też. One tutaj, jak widać, właśnie na kilkanaście sekund czasami sobie tak przysiądą. O, tutaj na przykład widzicie, praktycznie jest jedna koło drugiej. To jest druga i tutaj jest, o, zaraz trzecia. Więc no jest ich naprawdę cała masa w takich miejscach. Kwestia tylko właśnie, żeby zdążyć je jakoś dobrze uchwycić. No, tu jeszcze jedno takie ujęcie. No i zobaczcie, za mną jest to miejsce, które Wam przed chwilą właśnie pokazywałem. Ja sobie tutaj spokojnie usiądę w tamtym kierunku. I będę się starał w miarę nie ruszać, wtedy te ważki mniej się trochę boją i złapać je jak najbliżej, a na jakich ustawieniach? Więc ustawienia są takie, już Wam mówię. Czas w zależności od tego, ile tego światła nam wpada, ponieważ jest tutaj bardzo dużo słońca, więc te czasy będą raczej krótkie. No i teraz tak, jeżeli chcemy uzyskać, nie wiem czy mnie widać, coś odsunę trochę. Jeżeli chcemy uzyskać takie fajnie rozmyte tło, no to musimy tą przysłonę otworzyć. Wtedy te czasy będą dużo krótsze. No jeżeli nie zależy nam aż tak bardzo na rozmytym tle lub po prostu w tle jest bardzo dużo przestrzeni, więc to tło i tak będzie rozmyte, no to możemy tą przysłonę trochę wtedy domknąć, przez co zyskamy też głębi ostrości. Więc nie ma tu jakiegoś jednego konkretnego ustawienia. Warto jest kombinować właśnie szczególnie z przysłoną, żeby zobaczyć, jaki efekt Wam pasuje na tych zdjęciach. No i teraz tak, jeżeli świeci słońce bardzo mocno, tak jak teraz, jest na niebie niewiele chmur, no to takie miejsce jak tutaj może troszeczkę ułatwić to fotografowanie, ponieważ tutaj są miejsca, które są zacienione i czasami ta ważka po prostu usiądzie w cieniu, wtedy nie będzie takich brzydkich blików światła od słońca na zdjęciu, na tej ważce. Lepszy dzień może być na przykład taki, kiedy jest trochę więcej chmur i to słońce co jakiś czas zachodzi za te chmury. Automatycznie te ważki wtedy też, jak tego słońca jest mniej, stają się troszkę mniej ruchliwe i łatwiej jest je sfotografować. No i też otrzymujemy właśnie takie ładnie zmiękczone światło przez chmury. W jakiej skali te zdjęcia? No w takiej, na jaką pozwoli nam ważka, żeby do niej się zbliżyć. Więc raczej skala 1:1 jest w takich sytuacjach dosyć trudna, bo to byłoby dosyć już blisko. Raczej będzie to gdzieś pewnie taka odległość w takiej sytuacji jak teraz. Chociaż czasami zdarzają się sytuacje, w których no można do tej ważki rzeczywiście nawet w takich warunkach jak teraz podejść zdecydowanie bliżej. Także zaraz zrobię parę zdjęć i pokażę Wam, jak to mniej więcej wyszło. A innym razem może zrobimy sobie takie fotografie ważek w jakichś innych warunkach, na przykład o poranku, wtedy kiedy one są praktycznie się nie ruszają, można podejść do nich tak blisko jak tylko chcemy. No tu jakoś akurat podlatywała, myślałem, że ją się uda zrobić, ale...
One czasami przesiadają na dłużej, więc nie ma tutaj jakiejś reguły. Trzeba po prostu obserwować, trzeba dużo cierpliwości też do tego, aż w końcu się uda zrobić takie zdjęcie, jakie chcemy. Dobra, no to ja Wam pokażę teraz jeszcze kilka przykładowych zdjęć, nie tylko z tego wypadu, ale też z innych, właśnie w takich dokładnie warunkach jak teraz, żebyście mieli taki przekrój tych zdjęć, co można w takich warunkach uzyskać. Także zapraszam. No i zobaczcie tutaj na pierwsze zdjęcie. Tutaj przysłona jest 2.8, 1/200 sekundy i ISO 100. 1/200 sekundy myślę, że to jest już taka graniczna wartość, jakby nie wydłużałbym tego czasu bardziej, raczej bym go nawet wręcz skrócił, jeżeli jest możliwość, żeby na przykład zrobić na 1/500 sekundy, nie podbijając za bardzo ISO, no to w ogóle byłoby już super, bo minimalizujemy jeszcze możliwość, że będzie jakieś poruszenie na tym zdjęciu. Tu jednak jest dużo takich czynników, wieje wiatr, ta ważka też się w jakiś sposób może poruszyć. W takiej skali większej, no to też po prostu ręce nam się trzęsą i no krótszy czas będzie na pewno tutaj pomagał w przypadku właśnie jak robimy zdjęcia bez lampy, no a tak te wszystkie zdjęcia są wykonane, tak właśnie chciałem Wam tą metodę pokazać tym razem. No tutaj następne zdjęcie, tym razem przysłona jest troszeczkę bardziej domknięta, bo jest f4. Tu akurat z tyłu tej ważki jest widoczny jakby liść, na którym ona siedzi, bo zdjęcie jest zrobione od góry, więc nie zależało mi tak bardzo w tym przypadku, żeby tło było tak bardzo rozmyte, no bo większością tego tła jest liść, który jest właśnie zaraz pod tą ważką, więc dzięki lekkiemu domknięciu przysłony z kolei uzyskałem minimalnie większą głębię ostrości, co na tym zdjęciu jakby jest bardziej atrakcyjne niż przy takiej całkowicie otwartej przysłonie. No i pozostałe parametry, no to dobrane według określonych warunków w danym momencie. Tutaj czas troszeczkę krótszy, właśnie nie chciałem, żeby było jakieś poruszenie, no i ISO musiało być 200, żeby to zdjęcie się w miarę poprawnie naświetliło. No tutaj kolejne zdjęcie, to jest też fajne, że właśnie w dzień można te ważki znaleźć takie połączone, też ich jest całkiem sporo, takich par. No i tutaj też przysłona f4. Tu w ogóle byłem troszeczkę bardziej oddalony, bo te ważki są dwie, więc skala też jest inna. Ale przysłona właśnie F4 po to, żeby uzyskać trochę większą głębię ostrości, ale też nie za bardzo domknięta, żeby z tyłu te trawy z kolei nie były zbyt widoczne, bo jednak lepiej jak te ważki są tak odcięte od tego tła, bo bardziej się skupiamy na nich niż na przykład na tych źdźbłach trawy, które no widzimy tam takie paski w tle, ale one są jednak na tyle rozmyte, że tutaj jest według mnie ok. No 1/250 sekundy, ISO 400. A tutaj Wam chciałem pokazać jeszcze dwa zdjęcia, ale wykonane w minimalnie innych warunkach, tak żebyście sobie mogli porównać właśnie rodzaj światła. To też jest dzień, też jest bez lampy, tyle tylko, że to jest poranek. Te zdjęcia były wykonywane jakoś w lipcu tamtego roku, czyli wschód słońca wtedy był jakoś 4:30, a te zdjęcia są już tak wykonane około 6:00, po 6:00, czyli tak półtorej godziny po wschodzie słońca, więc nie ma już żadnych kropel rosy na skrzydłach tych ważek. One już powoli zaczynają się ruszać, już trochę latają, ale nie są takie płochliwe jak w dzień, nie odlatują tak od razu. Można spokojnie je fotografować i tu możecie porównać jeszcze sobie też właśnie światło, bo no to światło o tej godzinie, tak półtorej godziny po wschodzie słońca będzie jednak dużo ładniejsze niż w środku dnia, nie musimy aż tak bardzo tego cienia szukać, bo samo to słońce może nam dać już przyjemne oświetlenie tej ważki w tym przypadku. Tutaj dodatkowo jeszcze fajnie było, jak widzicie, udało się zejść z czasem właśnie do 1/500 sekundy. No tutaj podbiłem przez to też ISO, ale no lepiej się robi na takich właśnie krótszych czasach. To jest pewniejsze zdjęcie wtedy. Jak widzicie, ogólnie przysłona jest dosyć otwarta, bo to jest albo 2.8, albo 3.2, albo 4. Więc raczej tego typu zdjęciach, też bez lampy, staram się, żeby to tło było takie rozmyte, żeby ten obiekt, czy ten owad jak tutaj był odcięty od tego tła. No a jeszcze wracając do tego, że właśnie o poranku, no dużo łatwiej te ważki jest fotografować, bo mniej się ruszają, no to tutaj jeszcze właśnie takie jedno zdjęcie, też z tego samego dnia, około 6:00. No więc jak widać tutaj, no
te ważki są mniej płochliwe, jeżeli nie boją się wejść na palec. No, jeżeli macie jakieś pytania, no to dajcie znać w komentarzach. Jak macie ochotę, to podzielcie się też swoimi doświadczeniami z fotografowania ważek, jeżeli już próbowaliście, to możemy sobie o tym też pogadać. Jak macie ochotę, to zajrzyjcie do mnie na Instagrama po więcej takich zdjęć. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmach. Także trzymajcie się, cześć!